Moi drodzy, dzień dobry, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, no w ramach tego, że nic się nie dzieje, trafiłem na Klecinę, na Wrocławską Klecinę. Tam po drugiej stronie za Ślęzą widać Park Kleciński. Ja w nim przed chwilą byłem, mnóstwo ludzi. Piękna, złota polska jesień, super to wszystko wygląda. Tutaj przed nami buduje się przeprawa taka rowerowo-piesza na ciągu pieszo-rowerowym biegnącym od ulicy Powstańców, skrzyżowanie z Krzycką, w stronę Bielan. To jest bardzo długa trasa rowerowa, właściwie to pieszo-rowerowa, którą wykonujemy. Ponad 3,5 km trasy. Można powiedzieć, że do tego momentu, czyli do Parku Klecińskiego, to jest w istocie zrobione, a ja przejechałem naokoło na razie, bo kiedyś będzie można tędy przeprawić się. Ja przejechałem naokoło, jestem od drugiej strony. Tam w stronę Bielan będzie ta ścieżka prowadziła. Fajne miejsce i naprawdę świetnie skomunikuje tutaj południe Wrocławia z centrum dla tych wszystkich, którzy lubią piesze rowerowe wędrówki, ale także świetnie skomunikuje tutaj tą część Parku Klecińskiego z tą częścią nadbrzeża Ślęzy. Także naprawdę super inwestycja, szybko postępuje. Na niektórych odcinkach ta ścieżka jest dwustronna, znaczy biegnie i od strony zachodniej, i od strony wschodniej ulicy Karkonoskiej. Bardzo się z tego cieszę. Myślę, że to poprawi komfort jazdy rowerem, pozwoli łatwiej i bezpiecznie poruszać się pieszym. Fajna historia. Także w ramach tego, że nic się nie dzieje, taka tam inwestycja za 10 milionów. No właśnie z takimi przeprawami. No dobra, no to trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia na rowerze. Hej, hej.